Witamy z nowej osady w Wiśle. Tu po dwutygodniowych przygotowaniach już prawie wszystko gotowe i można ruszać z tym sezonem narciarskim. Pod nartami 30-40 cm śniegu, stok gotowy do jazdy i z tego miejsca z przyjemnością zapraszamy na narciarski weekend. W Beskidach początki każdego sezonu narciarskiego nie są łatwe. To przecież niewysokie góry i w zasadzie bez sztucznego naśnieżania nie ma co myśleć o dobrym przygotowaniu tras zjazdowych. Rzadko przecież zdarza się, że w krótkim okresie napada metr śniegu, z którego po przejechaniu ratraka zostanie nie więcej niż 30 cm ubitej pokrywy. Na szczęście wraz z ostatnimi opadami śniegu jest mróz. Minionej nocy termometry wskazały w Beskidach nawet minus 12 stopni, co pozwoliło na dalsze dośnieżanie stoków. Różne stacje narciarskie mają różne możliwości. Jedna dysponuje armatkami śnieżnymi, a inna całą instalacją lancową. Tak czy inaczej, wszyscy w ramach możliwości starają się dobrze przygotować nartostrady. Przecież od tego, jak to zrobią, zależy później, jak długo trwać będzie sezon w poszczególnych ośrodkach. Sztuczne naśnieżanie to oczywiście ogromne koszty. Przypomnę, że w ubiegłym sezonie z pomocą gestorów ośrodka Nowa Osada w Wiśle obliczyliśmy, że dobre przygotowanie trasy, co wymaga naśnieżania przynajmniej przez 3 doby, kosztuje nawet 25 tysięcy złotych. W tej działalności decyduje prosta zasada. Chcesz zyskać, musisz najpierw włożyć. Czy na ten sezon narciarski jakieś nowości w Nowej Osadzie? To znaczy tak, trasy zostały poprawione, sprofilowane. No i nowością będzie oczywiście nowy ratrak, który niebawem ruszy na stok. To na pewno poprawi warunki dla narciarzy. No i utrzymujecie się w wiślańskim skipasie. Tak, wiślański skipas, który był już w zeszłym roku, w tym roku się nam troszeczkę poszerzył. Poszerzył się o Ustroń, a więc w zeszłym roku było 5 stoków, w tym roku już jest 12. Czyli sprawdza się? No chyba tak. Skoro poszerzył się, to widocznie się sprawdza. Wiem, bo już rozmawialiśmy, że nie ma podwyżki cen biletów, karnetów, są na poziomie ubiegłorocznym. Znaczy są jakieś drobne korekty oczywiście na cennikach, myślę, że każda stacja to również jakoś tam koryguje, prowadzi, ale generalnych podwyżek jako takich nie ma. Dobrze, do kiedy będzie trwał sezon narciarski? Możemy już się posilić o taki proroczy sen? Znaczy, ja chciałbym, żeby trwał tak jak co roku do końca marca, a mógłby trwać dla mnie i do końca kwietnia. Na koniec rozpoczętego właśnie sezonu narciarskiego powrócę do sprawy sztucznego naśnieżania i na przykładzie Nowej Osady sprawdzimy, czy opłaciło się zadbać na początku o możliwie najlepsze przygotowanie tras. Podobnie do sprawy podchodzą gestorzy kolei linowej Czantoria w Ustroniu. Tam, na pierwszej większej narciarskiej górze od strony Katowic, też nie jest łatwo przygotować dobrą pokrywę śniegu. Sprzęt jest, chęci są i naśnieżają, kiedy tylko warunki pogodowe pozwalają. No właśnie, od 2 tygodni robimy co się da. Nasze armatki lecą prawie cały czas z maksymalną mocą. Śnieżymy. Jeżeli wszystko pójdzie tak dalej, myślę, że na święta uda nam się ruszyć z naprawdę bardzo dobrymi warunkami, a już w ten weekend warunki na trasie będą wystarczające, żeby sobie w jakiś sposób poszusować. A więc zapraszamy na Czantorię do Ustronia. Tak, jak najbardziej zapraszamy. Zapraszamy już w sobotę i niedzielę. Co na sezon 2012-2013 na Czantorii? Przede wszystkim największa niespodzianka, jaką przygotowaliśmy na najbliższy sezon dla narciarzy, to włączenie się Czantorii do wiślańskiego skipasu. W tym roku będzie można w sposób dowolny kupić sobie jeden skipas na 12 wyciągów i szusować zarówno w Ustroniu, jak i w Wiśle. Dodatkowo w tym sezonie zrekultywowaliśmy otoczenie trasy numer 2, wyprofilowaliśmy troszeczkę trawers, który wszystkim tak bardzo dokuczał przez lata. Pozwoli nam to przy mniejszej pokrywie śnieżnej doprowadzić do jak najlepszych warunków na tej trasie. W każdym sezonie każda stacja narciarska stara się przygotować coś specjalnego dla narciarzy. Czy na Czantorii coś takiego wystąpi? Nowością w tym sezonie będzie tak zwany bilet weekendowy. Będzie to bilet od piątku, od godziny 16, gdzie będzie można poszusować na naszym oświetlonym wyciągu. I w sobotę i niedzielę od rana do godziny 19, bez limitów, będzie można także na ten jednym bilecie poszusować. Czyli ci, którzy postanowią spędzić weekend w Ustroniu, mogą skorzystać właśnie z tej preferencyjnej formy jeżdżenia na Czantorii.
Tak, jest tam bardzo preferencyjna cena tego biletu. Będzie to 160 zł za cały weekend szusowania do Woli. Ile chcemy, będziemy mogli sobie po prostu korzystać z wszystkich wyciągów, które mamy w kompleksie. Przyłączenie się ustrońskiej Czantori do wiślańskiego skipasu oznacza, że ten rodzaj udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów sprawdził się w ubiegłym sezonie. Być może w przyszłości tym śladem podążą również ośrodki narciarskie w Beskidzie Żywieckim. A przy okazji miło nam poinformować, że w tamtym rejonie, a dokładnie w Zwardoniu na Małym Rachowcu, 20 grudnia ma ruszyć nowa kolej krzesełkowa. Co prawda nie jest tak groźno, ale ja dzisiaj wyjątkowo bez nart, no i stoję na tych stokach już 5 godzinę. Można zmarznąć, ale lepiej jednak jeździć na nartach, bo to rozgrzewa, no i trochę przyjemności przy okazji. Zapraszam na prognozę pogody, bo ona jest równie ważna jak dobry sprzęt i kondycja fizyczna. W Beskidach zachmurzenie duże z porannymi zanikającymi opadami śniegu. Od południa do wieczora padać już nie powinno. Później znów popruszy śnieg przez noc i cały poniedziałek. Na termometrach do minus 3 stopni powyżej 600 metrów i do minus 1 stopnia w dolinach. Jarek Ferenc i Marek Omelan. Dziękujemy uprzejmie, kłaniamy się. Do zobaczenia.